To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Barbarikum. Nieznana karta historii. Sezon 5. Bałtowie. Doktor habilitowana Anna Bittner-Wróblewska. Odcinek 3. Ostatnio słowem modnym w przestrzeni publicznej są elity. Także w dalekiej przeszłości wskazać można całe grupy społeczne czy wyróżniające się jednostki, których pozycja była szczególna. Nie inaczej było na terenie europejskiego barbarikum w pierwszych wiekach naszej ery. Tak zwane groby książęce wyróżniały się bogato wyposażonymi pochówkami, gdzie zwracały uwagę zestawy importowanych naczyń rzymskich, brązowych i szklanych, inne importy rzymskie, pełne zestawy uzbrojenia, paradne elementy stroju, ozdoby wykonane ze złota lub srebra. W różnych regionach ziem polskich znane są takie niezwykłe groby, ale nie ma ich w Polsce północno-wschodniej, zamieszkiwanej przez ludy bałtyjskie, ani na innych ziemiach Bałtów. Czy to znaczy, że Bałtowie nie mieli swoich elit? Że nie było wśród nich wybitnych ludzi, których trzeba było uhonorować w sposób szczególny? Źródła archeologiczne odpowiadają przecząco na te pytania, ale jednocześnie zwracają uwagę na odmienność Bałtów od innych mieszkańców Barbariku. Plemiona bałtyjskie inaczej manifestowały wysoką pozycję społeczną swoich wybitnych przedstawicieli, miały inne symbole prestiżu. A przy tym rzeczywiście, z jednym wyjątkiem, o czym poniżej, nie ma tu grobów książęcych o bogactwie wyróżniającym zmarłego ponad miarę spośród innych śmiertelników. Są natomiast bardzo bogato wyposażone pochówki wyraźnie odbiegające od standardów. Groby elitarnej grupy miejscowej arystokracji. Rzuca się w oczy brak złotych ozdób. W ogóle brak wykorzystywania złota do dekoracji elementów stroju Bałtów. Natomiast cenione było srebro i wyroby ze srebra. Ale też wykorzystywano srebro do dekoracji brązowych ozdób w formie srebrnej blaszki wykładającej powierzchnię przedmiotu albo srebrnych pierścieni z nacinanego drutu. Zupełnie wyjątkowym, nieznanym w innych regionach ziem polskich, a typowym właśnie dla bałtyjskich mieszkańców północno-wschodniej Polski, symbolem wysokiej pozycji społecznej były ozdoby i części stroju dekorowane tak zwaną emalią żłobkową. Na powierzchni przedmiotu wykonywano geometryczne zagłębienia, bądź już na etapie odlewu, bądź wycinano je później. Tak przygotowane gniazda wypełniano różnokolorową emalią, czerwoną, pomarańczową, żółtą, zieloną, niebieską lub białą. Często łączono różne barwy emali. Emalia to rodzaj szkliwa, które przygotowuje się ze sproszkowanego kwarcu, sody, magnezji, kredy, tlenku ołowiu lub tlenków innych metali, których dobór decyduje o kolorze emali. Emalią zdobiono rozmaite ozdoby, różne typy zapinek i zawieszek, szpile, bransolety, naszyjniki, tarczki napierśników, ale też ostrogi i łańcuchy rogów do picia. Przedmioty te były niesłychanie efektowne. Łączyły złocistą barwę stopów miedzi i różnokolorowe gniazda emali. Musiały wywierać wielkie wrażenie i zwracać uwagę otoczenia na ich posiadaczy. Zarówno za życia, jak i jako dary grobowe. Szczególnym elementem prestiżu były z pewnością rogi do picia z wieloelementowymi łańcuchami, które składano do grobów wybitnym wojownikom. Zwyczaj używania rogów do picia, zapewne do picia napojów alkoholowych, został przejęty przez Bałtów od ich germańskich sąsiadów. Rogi okuwano brązowymi zakończeniami, a ich krawędzie szerokimi taśmami, zwykle srebrnymi, zdobionymi motywami geometrycznymi i zwierzęcymi. Rogi zaopatrzone były w rzemienne lub metalowe łańcuszki, którymi mocowano je do pasa, by zawsze były pod ręką. Szczególnym i bardzo rzadkim typem łańcucha do rogu, zastrzeżonym tylko dla wielkich wojowników, były wieloelementowe łańcuchy, których ogniwa zdobiły gniazda z różnokolorową emalią. Takie rogi możemy uznać za
wyróżniki specjalnej kasty interregionalnych wojowników, nie tylko bałtyjskich, ale z całego regionu Europy Wschodniej. Warto bowiem zwrócić uwagę, iż zwyczaj zdobienia różnych przedmiotów emalią był rozpowszechniony od II do początku V wieku na rozległych obszarach środkowo-wschodniej Europy, od Mazur i Litwy po dorzecza Górnej Oki i Wołgi. Wróćmy jednak do symboli prestiżu wśród społeczności plemion bałtyjskich. Zwraca uwagę lokalne zróżnicowanie tych oznak wysokiego statusu społecznego w różnych regionach. Na przykład wśród mieszkanek zachodniej Litwy do takich symboli prestiżu należały paradne czepce, bogato ornamentowane brązowymi cekinami oraz tutulusowe zapinki i szpile zdobione oczkami z niebieskiego szkła. Co ciekawe, zwyczaj zdobienia szkłem zabytków z brązu został przez Bałtów zaadoptowany z regionu zachodniego basenu Morza Bałtyckiego i przetrwał na ziemiach bałtyjskich kilka wieków, już po tym, gdy wyszedł z mody na zachodzie Europy. To tylko jeden z przykładów trwałości tradycji w środowisku bałtyjskim. Do zupełnie wyjątkowych, nieznanych innym mieszkańcom Barbarikum atrybutów wysokiej pozycji społecznej w świecie Bałtów należały narzędzia ciesielskie. Nie ulega wątpliwości, że umiejętność obróbki drewna była szeroko rozpowszechniona na ziemiach bałtyjskich. W wielu grobach mężczyzn znajdowane są strugi lub ciosła. Jednak niektórzy spośród tych rzemieślników cieśli musieli cieszyć się wyjątkowym poważaniem w lokalnej społeczności, bowiem w wyposażeniu ich pochówków były nie tylko wieloelementowe zestawy narzędzi do obróbki drewna, a więc ciosła, strugi, dłuta, pilniki, ale także atrybuty wojownika-jeźdźca, elementy oporządzenia jeździeckiego, czyli wędzidło i ostrogi, oraz kompletne zestawy uzbrojenia. Broń była niewątpliwie bardzo cenna i honorowano w ten sposób tylko wybitnych wojowników o wysokiej pozycji społecznej. Niewątpliwie do szczególnie wybitnych postaci należał mężczyzna, około 55-letni, pochowany w Kurhanie II na cmentarzysku Szwajcarii koło Suwałk. Jego pochówek, określany jako grób książęcy, datowany na III wiek, to wyjątek na ziemiach bałtyjskich w owym czasie. Wyróżniał się nie tylko bogactwem wyposażenia, ale także samą formą grobu. Był to duży kurhan o średnicy 21 metrów, jego nasyp tworzyły dwie, a miejscami cztery warstwy kamieni. Wśród licznych darów grobowych znaleziono m.in. importowany miecz dwusieczny w pochwie z drewna dębowego, przypuszczalnie obciągniętej skórą wraz z zawieszkami i uchwytami pochwy oraz elementami pasa typu balteus służącego do mocowania miecza. Pas był wyjątkowy. Zdobiły go rozmaite okucia, w tym posrebrzane w kształcie jelenia oraz trzy koliste tarczki brązowe pokryte bogato ornamentowanymi blaszkami srebrnymi i elektronowymi. Zestaw uzbrojenia uzupełniała tarcza, z której zachowało się umbo, topór oraz groty broni drzewcowej, w tym okaz tauszowany srebrnymi motywami lunarnymi, solarnymi i esowatymi. Ubranie mężczyzny spinała para zapinek brązowych, przy czym jedna z nich była zdobiona srebrnymi pierścieniami. Wojownik pochowany w Kurhanie w Szwajcarii był także jeźdźcem. W jego grobie znaleziono parę ostróg. Okucia siodła, nożyce do pielęgnacji konia oraz dwa zestawy ogłowia końskiego z wędzidłami i okuciami paradnych uprzęży, a wśród nich unikatowy nachrapnik, który nie znajduje analogii w całym europejskim barbariku. Co ciekawe, nachrapnik ten nosi ślady naprawy, a zatem był na tyle cenny, że warto było go zreperować i używać dłużej. Wykonano go z brązu, ale zdobiono guzkami ze srebra i szkła. Uwagę zwraca motyw ludzkiej głowy, zupełnie nieznany w świecie bałtyjskim, a popularny wśród społeczności Skandynawii. Zapewne stamtąd pochodzi ów nachrapnik. To zresztą nie jedyny skandynawski element wyposażenia grobu księcia ze Szwajcarii. Nie brak tam także importowanych przedmiotów z innych ziem germańskich. Nie ulega wątpliwości, że mężczyzna ten należał do interregionalnej elity wojowników środkowo- i północnoeuropejskiego barbariku.
To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.